Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Evil Dead The Game. Może pamiętacie, ostatnio graliśmy ten podstawowy tryb, czyli Survival vs. Demon. Właśnie ten tryb kooperacyjny do 4 graczy. No a dzisiaj wypróbujemy jeszcze ten tryb single player, czyli te całe misje fabularne, których z tego co widzę mamy 6, przepraszam. No więc zobaczmy po kolei, jak to będzie wyglądało. Chapter 1, czyli zapewne zagramy tym oto bohaterem, którego mamy teraz na ekranie, tak jest. I na czym to polega? Od razu widzę, że mamy jakiegoś niby przeciwnika w piwnicy, ale dużo z tym raczej nie zrobimy. I od razu jesteśmy wyposażeni w całkiem ciekawe przedmioty, właśnie w tym dolnym prawym rogu. Mamy także i całą amunicję, którą w sumie automatycznie jeszcze zbieram. Też ciekawie się to prezentuje. W tym trybie kooperacyjnym musiałem to wszystko jednak podnosić, więc jest to trochę, powiedzmy, bardziej ułatwione. Dobra, więc co? Trzeba uważać na ten poziom strachu, ewidentnie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Macie to właśnie w tym dolnym lewym rogu. Pod tym naszym HP. Bo inaczej będziemy mieli jakieś przerażające jumpscary. Czy też inne straszne rzeczy. Tak, to już się właśnie powoli ładuje ten fioletowy pasek. Przy okazji mamy już pierwszych wrogów, ale nie jest to super nikt nadzwyczajny. No zawsze możemy jeszcze wykorzystać latarkę. No i tak, nasz obecny cel znajduje się 200 metrów tamtą stronę, więc od razu sobie podbiegniemy. Czyli w sumie wszystko osadzone jest w bardziej otwartym świecie, z tego co rozumiem. Tak to się właśnie prezentuje. Jeszcze mamy kolejnych wrogów z nami. Kurde. Jest ich jednak całkiem sporo. Muszę przyznać, że to jest całkiem klimatyczny właśnie gameplay. Chodzenie po tym mrocznym lesie. Myślę, że pod względem grafiki oraz optymalizacji tytuł prezentuje się jednak bardzo przyjemnie. Ignite? A, czy jeżeli byśmy to rozpalili, to nasz poziom strachu będzie zmniejszony w tym dolnym lewym rogu. No to warto zwracać uwagę, co chwilę trzeba jednak odpoczywać. Kurde, ten przetrwał atak. O rany, nieprzyjemna sprawa. Te śmierci są jednak dosyć brutalne, jak sobie możecie zaobserwować. Dobra, w każdym razie zbliżamy się do naszego kolejnego celu. Przeszliśmy niby do jakiejś, powiedzmy, kopalni albo coś w tym stylu i... Find Linda's necklace, okej, czyli musimy znaleźć jakiś naszyjnik, tak? Będzie jakoś chyba nieopodal z tego, co rozumiem, ale... Jak się jeszcze tędy dostać? O! Czyli wygraliśmy chyba pierwszą misję, ale coś zaczęło się ładować. Accept? Całe szczęście, wróg na mnie jakkolwiek poczekał. No nie! Co za straszny wróg, czyli mamy walkę z bossem, się okazuje. Jezu Chryste. Dobra, muszę się jeszcze uleczyć, come on. Dobra, całe szczęście, daliśmy radę. Kurde, co za straszliwy przeciwnik. Nie jest to jednak taki niski poziom trudności. A, czyli teraz mamy kolejną misję, macie to właśnie w górnym prawym rogu. Musimy znaleźć łopatę i później wykopać głowę jakiejś, nie wiem, chyba sojuszniczki Lindy. No ja osobiście nie oglądałem tych wszystkich filmów, więc nawet nie znam tych wszystkich postaci, muszę przyznać. Jestem takim wielkim znawcą tej serii horrorów. Ale jeżeli jakkolwiek to kiedyś oglądaliście, no to być może wiecie, o co z tym wszystkim chodzi. Dobra, czyli przeskakujemy i w sumie znajdujemy się w odpowiednim miejscu chyba.
czy łopata będzie się ten znajdowała rzeczywiście. Tak, czyli kolejny cel znaleziony. Macie właśnie narrację na samym dole. No i pytanie, co dalej? O, przy okazji jeszcze jakiś amulet. Tak zwany, wspaniała sprawa. No i tak, teraz musimy udać się jeszcze 200 metrów dalej. To jakiś samochód byłby całkiem niezłym rozwiązaniem, ale z tego, co widzę na mapie, no to... na stan obecny nie ma takiej możliwości. O kurde! Potwory się dosłownie czasami tak potrafią nieprzyjemnie zrespić. Dobra, w każdym razie musimy przejść przez ten niebezpieczny las i to jest trochę mało przyjemna lokacja, ponieważ nasz strach się ładuje. Będę musiał... A, na mapie mamy zaznaczone te wszystkie miejsca, w których można się ogrzać, tak? Tak to chyba wygląda. Kurde, amunicja, najgorzej. Dobra, czyli wejdźmy piętro wyżej i w tym oto miejscu rozpalimy pochodnie. Dobra, więc sprawa załatwiona. Już nie mamy niestety tych wszystkich strzałów. Będziemy musieli sobie załatwić wrogów z pił mechanicznej. Chociaż może zaraz coś odnajdę. Tak, jest jeszcze trochę więcej amunicji. Od razu bym sobie to przeładował, jeżeli byłaby taka możliwość. Come on, no nie! Nie mogłem tego zrobić poza rozgrywką. Dobra, wróg został przepołowiony, no i zobaczmy, czy jeszcze znajdziemy jakieś ciekawe materiały, jakieś bronie. Żadnych takich rzeczy na stan obecny nie widać. No i po raz kolejny przechodzimy na dosyć mroczną lokację, na jakieś przerażające bagna. Zobaczmy w takim razie, co tym razem się wydarzy. Muszę wykopać naszą sojuszniczkę. Kurde, co się dzieje? A, nie mam niestety zapałek. Kurde, jak jeszcze potrafią wymiotować na dosłownie kilometr. O nie, znowu mamy walkę z bossem, to niedobrze. Ej, co jest? No, mamy ostatni strzał, to nie wygląda dobrze, kurde. Dobra, udało mi się głowę zebrać. Cudowna sprawa. No jeszcze mieliśmy jeden armor przy okazji i jakkolwiek mogliśmy się z tego uleczyć. Chyba to nasza przyjaciółka próbuje nas jakkolwiek wrobić, tak to wygląda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To cała Linda. No to też jest jakiś trochę mocniejszy przeciwnik. Nie mam obecnie materiałów, żeby z nim walczyć. Dobra, udało nam się wbić do tego całego budynku, całe szczęście. Kurde, to jest jednak ciężkim zadaniem. Dajcie spokój, nie mam już HP prawie.
Dobra, przynajmniej mamy te całe zapałki. A tędy? No, z tym będzie największy kłopot. Ja już w ogóle nie mam zdrowia, żeby sobie jakkolwiek poradzić. Kurde! Jezu, gdzie jest ten wróg? No i nie żyje, najgorzej. Co jest? Ta gra jest taka ciężka, naprawdę. Mission failed. Ale głupia sprawa. Dobra, w takim razie zapomniałem o dosyć kluczowej sprawie, a mianowicie o tym, że można właśnie unikać tych wszystkich ataków pod X-em. Czyli na przykład z tej strony pamiętam, że ktoś mnie zaatakuje, no to... to właśnie można w taki oto sposób wykonać unik. Czyli głównie przez to miałem te wszystkie kłopoty. A tak rozgrywka wygląda już znacząco prościej, w szczególności walcząc na tych większych potworów, na przykład na tego. Dobra, czyli musimy przeładować. A to już chyba powinniśmy kolesia wykończyć. Może nawet normalnym atakiem, chwila, moment. I on ma jeszcze zdrowie, dobra, załatwione, całe szczęście. Dobra, wspaniała sprawa. No, trochę nam się jeszcze amunicja kończy, ale z tego co pamiętam, w tym oto wielkim domku było tego znacząco więcej. Dobra, jeszcze włączmy latarkę. Tak, proszę bardzo, możemy jej znaleźć naprawdę całkiem spore ilości. Tam z kolei mamy do czynienia jeszcze z jednym takim przeciwnikiem. Myślę, że z shotguna sobie podejdziemy już. Może jakoś w głowę dałby radę? Czy headshoty biją w tym miejscu trochę więcej? W sumie chyba całkiem możliwe. O kurde, jeszcze z tyłu mamy wroga nieprzyjemnego. Dajcie spokój, muszę wyjść z tych rejonów. Ta, na 3 strzały udało mi się go jakkolwiek załatwić. Zazwyczaj zajmuje to trochę więcej. No ja osobiście gram na PlayStation 5, więc moje celowanie nie jest takie najlepsze. Mogłem jednak kupić wersję na PC, ale z tego co widziałem była jakoś później dostępna w porównaniu do tego na PlayStation, więc tak postanowiłem. Dobra, zobaczmy co jeszcze mamy na tym drugim piętrze. O, mam jakiś legendarny shotgun, się okazuje. To się może całkiem przydać, przy okazji jeszcze więcej ammo. Może jeszcze jakoś naokoło wyjdziemy, rzeczywiście mamy jakieś kolejne przejścia. Ash? Ash, honey? I'm better now. Why won't you look at me? You left me here, Ash. No, jeszcze legendarna piła mechaniczna, to się z pewnością przyda. Czyli mając takie oto rzeczy, 16 strzałów, myślę, że misja powinna być wygrana. Zobaczymy. Tak, czyli mamy chyba ostatnią misję, proszę bardzo, 270 metrów dalej. Więc to może jednak trochę zająć, ale raczej powinniśmy chyba dać radę, mamy jeszcze jedno leczenie. No i tak, nigdy w sumie nie byłem w takim dobrym stanie w tej lokacji. Może jeszcze w międzyczasie tędy bym coś sprawdził. Czy my mamy jakieś leczenie jeszcze bonusowe? Patrzcie na to, okej. Tak, czyli mamy do czynienia z takim bardziej otwartym światem. Wiele w sumie jest rzeczy jeszcze do odnalezienia. Więc jeżeli chcecie być pewni wygranej, no to warto to wszystko przeszukiwać. O kurde! Dobra, to jest głupia sprawa. Czasami może tak od drzewa oberwać sobie, wyobraźcie. O kurde, jeszcze kolejny wróg, no nie. Dobra, jesteśmy w miarę dobrym stanie.
No i tak, w tym miejscu rozpoczynaliśmy naszą przygodę, jeżeli mi pamięć nie myli. Więc weźmy jeszcze amunicję i tak, czeka nas chyba jakaś ostatnia obrona. O! No nie, ej, co jest? Kurde, jak oberwałem głupio, a niby wykonałem unik. Nie wiem, co się dzieje, kurde. Ten stwór jest tak przerażający, że dajcie spokój. Dobra, zaraz powinniśmy dać radę, come on. Ta raczej misja załatwiona, proszę bardzo. No to już mniej więcej ogarniam to całe sterowanie. Zapomniałem wcześniej o tym całym daszowaniu. To jest dosłownie kluczowa sprawa. Dobra, czyli pierwsza misja zwyciężona, tak? No, powiedzmy, że zagram jeszcze w drugą. Może zrobię tak, że dwie misje będę robił w jednym odcinku. Co jest naszym obecnym celem? Nawet dokładnie nie widzę. Collect the Battles of Winsman Brew. Czy musimy znaleźć niby jakieś butelki? W sumie jesteśmy w jakiejś winiarni, więc może coś odnajdziemy. Mamy jeszcze jakiś rewolwer. Czy to jest dobrym rozwiązaniem? W sumie z czegoś takiego jeszcze nie korzystałem, więc zobaczmy. Ta, całkiem sporo tej amunicji można odnaleźć. A, już widać te całe butelki. Czy jedna jest z tej strony? To właśnie na tej mapie możecie odnaleźć, gdzie to się mniej więcej znajduje. Czyli powiedzmy, że pójdziemy na przykład tędy. Tak, wydaje mi się, że ta misja powinna wyjść nieco prędzej. W szczególności, że wiemy już, jak mniej więcej to wszystko sterować. No jeszcze znacząco więcej leczenia, mamy jeszcze pojedynczą tarczę. No, zobaczymy, co będzie na miejscu, może te misje będą jednak trochę trudniejsze. No i podobno jakoś tędy ma się znajdować ta butelka rzeczywiście, dobra? O, trzeba się teraz bronić, dobra. Ej, co jest? Ten rewolwer nic nie bije prawie. To jest jakiś jeden z słabszych przeciwników. A nie, jednak jakoś teraz lepiej trafiłem. Może trzeba właśnie headshoty mniej więcej lepiej trafiać. Co na tym padzie nie jest takim prostym zadaniem. Dobra, trzeba wykonać kilka uników jeszcze, patrzcie na to. Dobra. No jak już mniej więcej ogarnąłem to sterowanie, to już się bardziej przyjemnie rozgrywa. Te drzewa są jeszcze jakieś porąbane. Czasami niektóre mogą mnie totalnie losowo zaatakować. Obrażenia wychodzą też całkiem nieźle, 270 obrażeń, więc proszę bardzo. Ale kurde, ta obrona jednak trochę trwa, muszę przyznać. Dobra, wykonajmy uniki. Ach, nie mogę mieć więcej leczeń niż 3 się okazuje. A to może od razu bym się w takim razie uleczył, niech będzie i tak. Będziemy na fulla. No i teraz zbierzemy sobie już na nieco później. Nie, to już znacząco bardziej przyjemna rozgrywka właśnie z tym daszowaniem. Muszę przyznać, wcześniej jeszcze tak dokładnie nie ogarniałem tego wszystkiego i myślałem, że to jest jakiś super wysoki poziom trudności. No a teraz już wychodzi to znacząco prościej. Dobra, trzeba jeszcze uważać. O kurde, na ten poziom strachu. Dobra. Po ostatnim odcinku wolę nie grać na słuchawkach, muszę przyznać.
więc czasami nie słyszę tych wszystkich rzeczy. Dajcie spokój, to był taki przerażający jumpscare z tego ostatniego materiału, że wolę to sobie już odpuścić. Dobra, w każdym razie podejdźmy teraz w tą stronę. Mamy kolejną buterkę jakoś nieopodal. Chyba w jakiejś chatce z tego, co widać. Kurde, jak się celuje najgorzej. To drzewo jeszcze wygląda jakoś podejrzanie. Czasami niektóre drzewa mogą zaatakować i są chyba takie wyglądające dosyć specyficznie. Takie właśnie rozkrzaczone na różne sposoby. Więc tak, trzeba zwracać na to jednak uwagę. Dobra, więc zobaczmy, co mamy w tym miejscu. Mamy walkę z bossem. Proszę bardzo, jaki przerażający. Patrzcie, jak na mnie pokazuje nieprzyjemnie. No nie, ej, co jest? Zdaszowałem jakimś sposobem. Dobra, zostałem niby zaprowadzony w jakiś ruch, ale nic z tego nie wyszło. Kurde. Dosyć ciężka walka z bossem. Patrzcie, ile ma zdrowia. Dosłownie na jednego strzała jeszcze jest. Come on! Dobra. Kurde, te dobicia są jednak całkiem krwawe. Hey, never too early for his shimps. Dobra, więc jakoś nieopodal ma się znajdować ta kolejna buterka, gdziekolwiek by ona nie była, tędy, dobra? I feel better, stronger, faster. A, czyli tym razem nie mamy żadnej obrony jednak. Myślałem, że coś takiego może wystąpić, ale jednak nie. Dobra, kolejne leczenie, czyli to wyszło znacząco prościej. A przydałaby się jeszcze jakaś amunicja. Niestety niczego takiego już w sumie nie widać. Dobra, więc przejdźmy na kolejne buterki, może jakoś tędy. Coś tam widać w sumie na horyzoncie. Jest jakiś przystanek ciekawy. Evil Bus, Evil Bus. No, jakieś zapałki niby otrzymałem, ale to w sumie nic nadzwyczajnego. Czy udało nam się skolekcjonować 3 butelki? Okej. Okay. Jeszcze 2 przed nami. Tym, że ta pierwsza była dosyć prosta do odnalezienia. Dobra, więc zobaczmy jakieś kolejne domki. Po raz kolejny dosyć rozłożona lokacja. O kurde, ale się przeraziłem. No ten tytuł jednak potrafi czasami przestraszyć. Ci wrogowie dosłownie wyskakują z każdej strony. Z jakichś, powiedzmy, nie wiem, tajemniczych portali. Tam jeszcze coś się stało? Chwila, moment. O kurde. Dobra. Te jeszcze do bicia, dajcie spokój. Dobra, w każdym razie przeszukajmy ten domek trochę bardziej szczegółowo. Może w jakichś innych pokojach jeszcze odnajdziemy surowce, niby jakieś shotguny, ale no ja osobiście korzystam z rewolweru, do tego też coś znalazłem, całe szczęście. Może jeszcze jakoś wygramy. Czy butelka znajduje się jakoś w tej okolicy? Na tych domków jest jeszcze o wiele więcej. O, proszę bardzo, kolejne leczenie. Wow! Dobra. Więc od razu się ulepszmy, uleczmy na te wszystkie możliwości, dobra?
Mamy także kolejną kolę do leczenia. Proszę bardzo, leczenie kolą, najlepszy sposób. Zobaczmy, może jeszcze piętro wyżej, no... Jeżeli by się chciał to wygrać na 100%, żeby być pewnym zwycięstwa, to jednak trzeba tak podchodzić. Czasami może nie starczyć tych wszystkich materiałów, to nie jest jednak taki niski poziom trudności. Już się wcześniej o tym przekonałem, kurde. Te portale dosyć są ciekawe. Dobra, w takim razie zejdźmy od razu niżej i wykonajmy tą kolejną misję. Jakoś tędy mamy tą butelkę rzeczywiście i przy okazji jakiś nowy shotgun. No, w sumie mam całkiem wiele strzałów, więc może tak skorzystam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Te jeszcze wymioty, co to w ogóle jest? Kto to wymyśla? Dajcie spokój. A całkiem dobra broń, mogę mieć 6 naboi w magazynku, się okazuje. Jednak przydatna sprawa. Dobra, mamy jeszcze walkę z bossem, chwila, moment. Trzeba wykonać kilka uników, zaraz może damy radę. Najlepiej kilku jednym strzem zaatakować, ale czasami może to nie wyjść. No nie, nie mam kiedy przeładować. Dobra, zdążyłem, całe szczęście. No i jeszcze kilku nam zostało. O! Dobra, wykonajmy unik. Jak się respią. Na czym to polega? Jezu Chryste, jeszcze od pleców. Mamy już powoli trochę mało zdrowia. O, dosyć brutalna rozgrywka, to trzeba jednak przyznać, no ale dobra, daliśmy radę. Jeszcze mogę się uleczyć na kilka sposobów, zobaczmy. Kurde, i kolejni wariaci. Przy okazji mamy jeszcze jakąś piłę mechaniczną, która ma trochę większe obrażenia. No dobra, tak w takim razie skorzystamy. Chwila, moment. Jeszcze kolejne leczenie. No i co? Powinniśmy się chyba udać do tej ostatniej lokacji. Jakoś o wiele dalej, jeszcze w tamtędy. Dobra, więc jak będę na miejscu, to zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra, więc jakoś z tej oto strony powinniśmy mieć tą ostatnią butelkę, więc chwila, moment. Na samym wstępie pozbierajmy amunicję. O kurde, już do mnie podchodzą nieprzyjemnie. I'm not even winded. Well, maybe a little. That one's for you, Chet. No i szykuje się chyba ostatni pojedynek, zaraz zobaczymy. Ten wpadł w jakiś szał. Kurde, ile on ma zdrowia. I co jest, nie mogę zdaszować przez chwilę. Zablokował się na drzewie. Czy to jest jakaś walka z bossem, czy jak to wygląda? Ma jakoś wyjątkowo dużo zdrowia, muszę przyznać. Jaka walka znakomita, patrzcie na to. To dopiero pojedynek. No, sztuczna inteligencja się nie pokazała w tym momencie. Dobra. A, mission complete. Okej.
Dobra, więc to było w sumie na tyle na dzisiejszy materiał. Wygrałem dwie misje z tej, nie wiem, powiedzmy, kampanii dla jednego gracza, więc mniej więcej mogliście zauważyć, jak to wygląda. Więc tak, jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację z tej całej kampanii, to być może nagram jeszcze te dwa odcinki z tych czterech innych map. Albo i nie, bo to jest coming soon, się okazuje. Czyli mamy jeszcze trzy mapy. Więc jeszcze zobaczę, czy będę nagrywał sobie jakieś kolejne materiały. Więc tak, jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra!